Hej, tu Karolina. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi na przeróżne tematy. Od zdrowia, przez ekologię, po podróże, ale też medytację, jogę, weganizm i wiele, wiele innych. Czasem zdarzy się tak, że jakiś gość wraca do mojego studia i tak też jest w dzisiejszym odcinku, ponieważ moim rozmówcą jest Asia Łożyńska, którą część z Was może już znać. Nagrałyśmy parę miesięcy temu program o prawie przyciągania, ponieważ Asia jest specjalistką i ekspertem od prawa przyciągania, prowadzi naturalne terapie, korzystając też z metod takich jak pisanie intuicyjne, tak zwany journaling, czy też metody opukiwania. I o tych wszystkich rzeczach mówiłyśmy w pierwszym odcinku, także gorąco, gorąco Was zachęcam, jeżeli interesuje Was temat nowoczesnej duchowości i takiej pracy ze sobą. I przy okazji dodam, że jeżeli macie ochotę, abyśmy rozwinęły nieco ten temat, to dajcie mi znać, dlatego że my chętnie nagramy jeszcze jeden odcinek, poszerzając jeszcze ten zakres pytań i informacji, jeżeli chodzi o prawo przyciągania. Natomiast dzisiaj zajmiemy się czymś zupełnie innym, bo będą to, tak jak może sugerować Wam tytuł, olejki eteryczne terapeutyczne, klasy terapeutycznej. To jest coś, czym profesjonalnie zajmuje się Asia. I jest to na pewno zagadnienie, które mnie bardzo interesuje, a ja przyznam się szczerze, że przed nagraniem nie wiedziałam o tym zbyt wiele. Także ten odcinek to jest wyjątkowa szansa, zarówno dla Was, jak i dla mnie, aby dowiedzieć się czegoś więcej o olejkach eterycznych, o ich niesamowitym działaniu. Jest to pełen bardzo wartościowych informacji odcinek, ponieważ Asia tłumaczy, jak naprawdę znaleźć te olejki najwyższej jakości, czego się wystrzegać, jakie zagrożenia płyną z trendu na dyfuzory z olejkami, to jest bardzo ważna kwestia. No i oczywiście mówi o zastosowaniach poszczególnych olejków, także jest to tak ciekawy program, też testowałam sama na żywo niektóre olejki i mam nadzieję, znaczy wiem to, że wyniesiecie z niego naprawdę bardzo dużo, także nie przedłużam i miłego słuchania. Asiu, cześć, witam Cię po raz kolejny w moim podcaście. Przyjechałaś do mnie prosto z Częstochowy i nagrywamy w Łodzi. I to jest premierowy odcinek, który ja nagrywam z gościem w moim domu. Więc bardzo jest mi miło Cię tutaj gościć. Bardzo mi miło tu być. I teraz dla wszystkich słuchaczy mamy ciekawostkę, bo mam na kolanach mojego psa, który tutaj troszeczkę nam zaburzał atmosferę, ponieważ kusiły go psy i stukał łapami, więc teraz siedzi na kolanach. Miejmy nadzieję, że będzie całkiem spokojny. Chciałam powiedzieć też, że bardzo się cieszę, że jesteś z powrotem, ponieważ nasz poprzedni podcast cieszył się bardzo dużą popularnością i naprawdę właśnie rozmawiałyśmy, że powinnyśmy zrobić drugą część tamtego odcinka, bo jeszcze temat prawa przyciągania to jest temat rzeka i też pojawiło się wiele osób zainteresowanych, które chciałyby gdzieś tam głębiej go poznać. Ja już mam całą listę kolejnych pytań, ale postaram się nie odchodzić od tematu, bo dzisiaj mamy coś zupełnie nowego, czyli olejki eteryczne. Tak jest. To jest kolejna rzecz, kolejna sfera życia, kolejna nawet dziedzina nauki, powiedziałabym, która jest gdzieś tam Twoją specjalnością, a ja przyznam szczerze, że nie wiem o tym zbyt wiele i też z takiego punktu chcę wyjść jako Twój rozmówca, że chciałabym jak najwięcej wynieść dla siebie właśnie z tego odcinka, z tej rozmowy, bo coraz więcej się mówi o olejkach eterycznych, coraz więcej osób ich używa, promuje je, szczególnie na zachodzie, powiedziałabym, ale mnie się od razu włącza taka lampka, że czy na pewno wszyscy wiedzą, jak ich używać i chyba warto byłoby się przygotować, zanim zacznie się je stosować, więc powiedz nam, czymże są te olejki eteryczne? To znaczy tak, dla mnie jeszcze całkiem niedawno, tak myślę 1,5 roku temu, olejki eteryczne, myślę, tak jak dla większości z nas, były... Przepraszam, patrzę na Twojego pieska i wygląda na bardzo zadowolonego. Tak, jest całkiem spokojny. Jest spokojny. Chociaż pozycja tylko jest... troszkę drży. Tak, a to standard u niego. Ale pozycja jest dosyć dziwna, więc ja nie wiem, jak jemu to wychodzi, ale no, słuchaj, ja się cieszę. Jest spokojnie, słucham Cię dalej. Postaram się, żeby Cię to nie rozpraszało. Więc gdzie ja to byłam? Jeszcze całkiem niedawno
Dla mnie olejki eteryczne no, były takie czymś takim jak dla większości z nas, czyli pachnidełka, przede wszystkim szczególnie ze sklepu indyjskiego za 15 zł. Po prostu takie alternatywy dla osobistego zapachu. I tak jako to, perfumy. Po prostu jako perfumy. I tak to traktowałam. Natomiast jakiś czas temu zetknęłam się z taką koncepcją olejków eterycznych czystej klasy terapeutycznej. To jest jakby zupełnie inna bajka, bo te olejki, o których powiedziałam najpierw, czyli te takie pachnidełka po prostu ze sklepu indyjskiego, to po prostu jest to. One się nawet nie nadają do aromaterapii. Natomiast od tego poziomu do olejków najczystszej klasy terapeutycznej, certyfikowanej klasy terapeutycznej, jest całe spektrum różnych preparatów. I niektóre z nich nadają się do aromaterapii, niektóre z nich mają właściwości terapeutyczne, czyli wpływają rzeczywiście w sposób łagodzący na nasz układ nerwowy, na nasze emocje i tak dalej. I na samym szczycie są właśnie te olejki najczystszej klasy terapeutycznej z certyfikatami, które są rzeczywiście preparatami wręcz terapeutycznymi. To są olejki eteryczne, to są wyciągi z roślin, ale to jest coś naprawdę o wiele więcej niż aromaterapia. To są takie preparaty i ja w momencie, kiedy postanowiłam spróbować na taką szerszą skalę, najpierw na sobie i na moich najbliższych osobach, bo moja zasada się nie zmienia. Zawsze musi być wypróbowane najpierw na mnie, potem na wszystkich krewnych i znajomych królikach doświadczalnych i dopiero ewentualnie wtedy mogę zacząć o tym publicznie mówić, ewentualnie sugerować, że ktoś powinien tego użyć, czy pomagać swoim klientom w ten sposób. Więc w momencie, kiedy postanowiłam spróbować olejków eterycznych, postanowiłam właśnie spróbować tych z najwyższą klasą terapeutyczną. I przyznam szczerze, wokół tego tematu się obracałam dość długo, dlatego że to są, no w związku z tym, że to rzeczywiście są najczystsze preparaty, one nie są tanie. Szczególnie jeśli porównamy, jeżeli mamy to przekonanie takie i tą wiedzę o olejkach eterycznych, jako o tych pachnidełkach za 15 zł. No olejki terapeutyczne nie kosztują 15 zł. Ale też, jeżeli pomyślimy sobie na przykład, że do wyprodukowania, nie wiem, 5 ml olejku czystego, olejku z róży, potrzeba 8 000... Wiem, że powiesz z róży, nie wiem dlaczego pomyślałam o róży. Bo róża jest taką, wiesz, no różany olejek znajdziesz właściwie w każdej firmie, która oferuje olejki, tak? Tylko jeżeli potrzebujesz do 5 ml czystego olejku do wyprodukowania, potrzebujesz 8 000 kwiatów mniej więcej, to on nie może kosztować 15 zł, ani nawet 50, prawda? No, jest to jakby logiczne. Okay. To zmienia postać rzeczy. Kolejna rzecz, to na co ja bym chciała zwrócić uwagę, troszeczkę odejdę od tematu, znaczy od jakby wątku głównego i mojej podróży z olejkami, ale skoro już mówimy o tym, co jest na rynku. Jeżeli chcemy kupić rzeczywiście bezpieczny preparat i czysty olejek, to musimy zwracać uwagę na to, właśnie na to, żeby chociażby niech ta cena nas kieruje, tak? Jeżeli wiemy, że do wyprodukowania czystego olejku potrzeba jakiegoś materiału, jakiejś ilości materiału, to on musi odpowiednio kosztować. Natomiast bardzo często i praktycznie chyba w 100% przypadków na etykietach olejków, nawet tych, przepraszam, nie chcę nikogo urazić, naprawdę dziadowskich, jest informacja olejek 100%, olejek w 100% naturalny olejek. Ale na jakiej zasadzie to działa, że ci ludzie mogą takie informacje... Ale już właśnie ci powiem, sama byłam zaskoczona tym i sama szukałam odpowiedzi na to pytanie, bo mnie to wkurzało. Jak zaczęłam po prostu pracować z takimi naprawdę czystymi esencjami po prostu z roślin, gdzie w butelce nie ma nic innego, tylko sam olejek. Już pomijam, za chwilę ci opowiem po prostu, w jaki sposób wyprodukowany, czemu on jest najwyższej klasy terapeutycznej, co sprawia, że ta klasa jest osiągnięta. I tak się zastanawiałam, jakim prawem po prostu w jakimś sklepie, w jakiejś drogerii stoi olejek różany, na którym jest napisane, że on jest stuprocentowo po prostu czysty, skoro ja wiem, że to jest niemożliwe, no na logikę, tak? Więc okazuje się, że to, że on na nim jest napisane stuprocentowy, to nie jest opis jego cech, tylko nazwa handlowa. Tak jak serek babuni na przykład. To nie znaczy, że babunia go wytwarza. To jest nazwa po prostu, nazwa tego produktu, a nie opis jego cech. Ale w składzie taka firma musi podać, co jeszcze tam jest oprócz tego? Wiesz, to tego ci nie powiem. Wydaje mi się, że powinna. Bo to jest bardzo natomiast to też chyba zależy, wiesz, jeżeli, czy to jest traktowane na przykład jako preparat kosmetyczny, jaką kategorię po prostu preparatu to ma. Bo raczej takie preparaty olejkowe, które znajdujemy gdzieś tam w drogeriach, one nie są traktowane jako preparat terapeutyczny, czyli na przykład nie musi mieć dopuszczenia, nie wiem, chociażby suplementu
tylko to jest traktowane jako kosmetyk. Mhm. Ale nawet wiesz, spójrz na przykład na produkty, które są dopuszczone jako produkty żywieniowe, na przykład sok. Będzie też na nim napisane, że on jest 100%, a on jest wytworzony z koncentratu. I producent musi podać, że tam jest koncentrat, na przykład ileś tam procent plus woda, ale już nie musi podawać składu tego koncentratu. A w tym koncentracie jest coś tam, na przykład jest cukier, tak? Jeszcze zanim przejdziemy do tego, jak produkowane są te najwyższej klasy olejki, to ciekawi mnie, czym się różnią one od tych do aromaterapii, bo powiedziałeś, że jakby te do aromaterapii to jest taki poziom pośredni i potem dopiero są te esencje, o których wspomniałaś. To znaczy, to jest tak, że te, które są przeznaczone do aromaterapii, one będą miały raczej tylko wpływ na nasze emocje, na przykład będą nas uspokajać albo będą nas energetyzować, pobudzać, więc jest też ograniczone spektrum ich działania i ograniczona ilość zastosowań, w sensie takim, że te najczystsze olejki, co za chwilę Cię zachęcę, żebyśmy to wypróbowały, można stosować na 3 sposoby, czyli również jako aromaterapię i one będą miały naprawdę fantastyczny wpływ na nasze samopoczucie, na naszą energię i tak dalej, ale też powierzchniowo, czyli możemy je wcierać w skórę i one też będą miały pozytywny wpływ na nasze samopoczucie, na nasze zdrowie. I wewnętrznie. Większość z tych olejków, oczywiście nie wszystkie, dlatego że to też nie wszystkie rośliny zjadamy, prawda? Mhm. Natomiast naprawdę większość olejków czystej klasy terapeutycznej jest dopuszczone do stosowania wewnętrznego. Czyli na przykład olejek pomarańczowy, olejek miętowy, ale też lawenda może być dodawana do wody, czy po prostu spożywana, prawda? Czyli one mają to dopuszczenie, są tak czyste i tak bezpieczne, że mogą być stosowane po prostu na te 3 sposoby. I też spektrum ich działania jest zupełnie inne. Dlatego, że dla mnie to było naprawdę jak otwarcie po prostu drzwi do zupełnie innego świata. Ja nie wiedziałam w ogóle, że coś takiego istnieje. Dzisiaj o tym już opowiadam, no wiesz, jesteś kolejną... Na luzie, tak? I zresztą sama tego doświadczyłam. Natomiast na początku jakby nie miałam powodu, żeby nie wierzyć, bo dostawałam te informacje od osób, którym bardzo ufam. I rzeczywiście osób, które cieszą się po prostu takim zaufaniem publicznym i tak dalej. Natomiast i tak miałam takie poczucie, to nie może być aż tak piękne. Dlatego sama najpierw na sobie wypróbowywałam te olejki. To, że wsparcie emocjonalne, no to jakby każda aromaterapia ma takie to pierwsze działanie, tak? Jeszcze Ci przerwę na chwilę. Mhm. Na czym polega aromaterapia w praktyce? W jaki sposób są uwalniane te aromaty? Mówię teraz jak kompletny laik, ale czy to się jakoś... Musisz doprecyzować pytanie, bo chyba nie jeżeli, wiem, o co mnie jeżeli chcę stosować aromaterapię i mam olejek, to co robię z nim? Możesz go inhalować bezpośrednio z butelki. Mhm. Możesz go sobie dać kropelkę na wnętrze dłoni, rozetrzeć, zrobić łódeczkę i wdychać, powodując, że to tarcie i ciepło Twoich dłoni będzie sprawiało, że ten olejek będzie jeszcze bardziej tak, wiesz, dyfuzował. Możesz użyć go w dyfuzorze po prostu. Możesz... Właściwie tyle. To są właściwie chyba 3 takie podstawowe zastosowania, czyli dyfuzor bezpośrednio z butelki albo roztartą kropelkę w dłonie. Ja pamiętam, że jak byłam dzieckiem i byłam przeziębiona, to moja mama podjęła decyzję, żeby chodzić ze mną do homeopaty, więc teraz przepraszam wszystkie osoby, które nie zgadzają się z tym podejściem do leczenia, ale ja cieszę się bardzo dobrą odpukać odpornością i jestem bardzo wdzięczna za brak antybiotyków w czasach dziecięcych. I pamiętam, że zawsze jak mieliśmy, bo też mój brat katar, to robiliśmy sobie inhalację z olejku eukaliptusowego, tylko tak właśnie, że nalewaliśmy wrzątku do miski, nachylaliśmy się, przykrywaliśmy sobie głowę jakąś szmatką czy ręcznikiem i kilka kropelek tego olejku i po prostu była inhalacja i to rzeczywiście pomagało. Także czy to była taka aromaterapia? Tak, jak najbardziej. Widzisz, o tym zapomniałam, tylko w przypadku tych skoncentrowanych naprawdę 100% olejków czystej klasy terapeutycznej, tutaj nie mówimy o miednicy z wodą i na przykład 10 kropelkach, tylko mówimy o filiżance jednej kropli. Mhm. Bo po pierwsze szkoda tego materiału, tak jak mówię, no, w związku z tym, że one są najlepsze, są też raczej na szczycie, jeśli chodzi o cenę. A druga rzecz jest taka, że nie ma potrzeby zużywania 10 kropli, bo koncentracja tych olejków jest tak ogromna, że naprawdę wystarczy jedna. Także słusznie zwróciłaś uwagę, że ta inhalacja może też się odbywać w taki sposób jeszcze zintensyfikowany właśnie tą gorącą wodą
I na przykład przy wszelkiego rodzaju katarach, zapaleniach zatok, na przykład olejek z oregano. Mhm. Jakbyś sobie słyszałam na przykład wrzuciła 10 kropli, to byś oszalała po prostu. Nie udźwignęłabyś po prostu tego. Więc jedna, nawet nie dwie krople, jedna kropla i wrzątek i do filiżanki, do małej ilości wody. Ale żeby tak trochę jeszcze wszystkich zniechęcić minimalnie, zanim powiemy, jakie to jest wspaniałe, to co to znaczy, że ta cena jest znacznie wyższa? No wiesz, no to jest cena, która odpowiada, odpowiada temu, jaki to jest produkt, tak? Bo dlaczego te olejki w ogóle są terapeutyczne? Dlaczego one są najwyższej klasy terapeutycznej? To, co powiedziałam na początku, żeby wyprodukować 5 ml olejku różanego, musimy zużyć około 8 tysięcy sztuk róży. I wtedy dostajemy czysty olejek różany, ale żeby on miał najwyższą klasę terapeutyczną, to ta róża nie może być wyhodowana gdziekolwiek, tylko no, badania wskazują na przykład, że najlepsze, jakby najwyższa wartość terapeutyczna róż to są róże, które pochodzą z Rumunii. Wiesz, że miałam koleżankę teraz na studiach, która była z Bułgarii, no więc powiedzmy, że można uznać, że to niedaleko, bo tak też jest. I właśnie mieliśmy takie zadanie, to jest oczywiście pierwsza dygresja w tym programie. Mieliśmy zadanie, gdzie każdy miał przedstawić jakiś produkt pochodzący z jego kraju i ona właśnie wybrała olejek różany i mówiła, że cieszy się on bardzo dużą reputacją na zachodzie właśnie z tamtych rejonów. Tak, także tak. Zupełnie mnie to nie dziwi. Tak, i wiesz, i jakby to, że on, bo wiesz, bardzo łatwo jest, jeżeli jest się dużą firmą produkującą olejki, sobie po prostu zrobić pola, wiesz, uprawne róży, lawendy i wszystkiego i po prostu rzeczywiście wyprodukować ten olejek, no niższy cenowo, tak? Natomiast te olejki, na których ja pracuję, to są olejki wytwarzane naprawdę w taki sposób, że jakby nie ma nic wyżej, tak? Jeżeli, taka zawsze jest moja taka sugestia, jeżeli dana osoba, z którą pracuję, chce korzystać z tego typu produktów, z tego typu preparatów, to naprawdę po prostu tych konkretnych albo żadnych innych. Jakby nie ma przymusu, tak? Ale lepiej nawet odłożyć sobie pieniądze i zainwestować, niż zrobić sobie krzywdę czymś innym. I teraz te wszystkie rzeczy, o których ja będę mówiła, na co może pomóc olejek eteryczny i tak dalej, to się będzie odnosiło tylko do olejków najczystszej klasy terapeutycznej i można sobie je wyszukać po prostu przez certyfikat CPTG. To jest ten certyfikat najwyższej klasy terapeutycznej. Wszystko zapiszę oczywiście w opisie, bo myślę, że to jest dosyć ważne. A powiedz mi, czy angielskie stwierdzenie essential oils, to są olejki właśnie eteryczne, czy to są już te terapeutyczne? Bo to się często pojawia gdzieś w internecie, właśnie widzę to essential oils i właśnie nie wiem, która to jest klasa. To znaczy nie, to się przekłada na nasze rozumienie olejków eterycznych, natomiast jeżeli mówimy o tych najwyższej klasy terapeutycznej, to one będą po prostu CPTG, czyli nie chciałabym skaleczyć języka angielskiego, popraw mnie, jeśli źle to powiem, Certified Pure Therapeutic Grade. Tak, to będzie CPTG. Więc ona, to musi być najwyższa klasa terapeutyczna, certyfikowana. I gdzie to my byłyśmy? Aha, że w Bułgarii, w Rumunii są te najlepsze, że tak powiem, jakościowo w kontekście właśnie tych właściwości terapeutycznych. Ale to jeszcze jest nie wszystko, dlatego że one muszą być hodowane w odpowiedni sposób, w odpowiednich warunkach, zrywane w odpowiednim momencie roku, o odpowiedniej porze dnia. Odległość między polem uprawnym a destylarnią nie może być większa niż tam powiedzmy 50 mil, bo jeżeli jest większa, to one już zaczynają powoli tracić te swoje właściwości i tak dalej, i tak dalej. Jest cały proces, który nas doprowadza do tego punktu, że otrzymujemy preparat najwyższej klasy terapeutycznej. I pytasz o ceny. No, na przykład olejek, jeden z najtańszych olejków to są olejki cytrusowe, cytryna, czerwona pomarańcza. Ich ceny 15-litrowej buteleczki to jest około 10 euro. No, tylko że tak jak mówię, to są najtańsze olejki, ale one mają też bardzo... Jejku, ja myślałam, że ty powiesz jakieś 500 zł. Już się nastawiłam na jakiś w ogóle czarny scenariusz. Znaczy nie, ale tutaj mówimy o... Tutaj mówimy o najtańszych, tak, olejkach, bo olejek na przykład chyba najdroższy, jaki z jakim się spotkałam, tej najwyższej klasy terapeutycznej, to jest bodajże melisa, o dziwo, i ona jest w 5-militrowej buteleczce około 200 euro kosztuje.
Okay, no tak. Czyli już teraz to jakby, i to jest ten taki, wiesz, przedział. Kadzidłowiec, który jest olejkiem, po prostu królem olejków eterycznych, który absolutnie, no praktycznie jego, wiesz, spektrum zastosowania jest niewiarygodne. Od kwestii takich nawet duchowych, wiesz, wsparcia przy medytacji, jego się stosuje, jeżeli jest, zaznaczam, czystej klasy terapeutycznej, bo to tylko wtedy możesz go stosować wewnętrznie. Więc stosowany na przykład pod język pomaga w medytacji, pomaga się połączyć z naszym wewnętrznym przewodnikiem i tak dalej. Jest uspokajający, ale jest też przeciwzapalny, przeciwbólowy. Jest tak, jeżeli jest czystej klasy terapeutycznej, jest tak bezpieczny, że na przykład położne w Stanach Zjednoczonych stosują go na noworodkach. Mhm. Nie, że na dzieciach, na noworodkach. Więc taki olejek na przykład 15 ml będzie kosztował około 70-80 euro. Ale znowu, to jest taka koncentracja, że nie ma mowy o stosowaniu 10 kropli na raz. To jest zastosowanie 1-2 krople jednorazowo. Więc też wiadomo, cena może być szokująca w momencie, kiedy nie weszliśmy jeszcze w tą tematykę, tak? I jakby nie mamy... Nie rozumiemy. Tak, nie rozumiemy, nie mamy rozeznania, tak? Natomiast w momencie, wiesz, ja nie pochodzę z zamożnej rodziny, dla mnie to też na początku było, wiesz, temat zaporowy, tak? Ale w momencie, kiedy okazało się, że zaczęłam pracować z tymi olejkami, okazało się, że ja nie stosuję żadnych leków przeciwbólowych, żadnych antybiotyków, ani ja, ani mój syn, ani moi bliscy, żadnych, wiesz... zarządzanie emocjami po prostu, tak jak mówię, przeciwbólowo, przeciwzapalnie, się okazuje, że po prostu czujemy się o niebo lepiej, wiesz, nie ma tego ładunku toksycznego, który jest jednym z głównych dzisiaj czynników chorobotwórczych, tak, i tych poważnych chorób. Nawet robiłaś przecież relację ostatnio z kongresu, tak, i to jest jakby temat, który jest... Nazwijmy to szeroko pojętym stresem. Tak, ale wiesz, ale ładunek toksyczny to też są rzeczy, które na siebie nakładamy. Kremy, perfumy te mainstreamowe, co dla mnie było strasznie smutną wiadomością, dlatego że ja zawsze uwielbiałam zapachy i to, wiesz, mówimy o rzeczach, ja nie mówię o jakichś tam takich perfumach, w cudzysłowie, za, wiesz, 10-15 zł, tylko naprawdę nawet z tej najwyższej półki. To są takie preparaty, które na przykład w Wielkiej Brytanii, to jest pierwsza rzecz, którą się mówi osobom, które się borykają z niepłodnością, proszę odstawić perfumy, bo jest ładunek toksyczny. Bardzo się cieszę, że to powiedziałaś, bo to jest dokładnie to, czego nauczyłam się w Tajlandii, gdzie wydawało mi się, że sporo zaczynam wiedzieć o takim holistycznym życiu i pierwsza rzecz, o którą poprosili mnie tam na miejscu organizatorzy, właściciele, to żebym oddała wszystkie swoje ubrania do prania, bo oni przyzwyczajeni do życia w naturze, w maksymalnej czystości i nieskażeni chemikaliami, autentycznie nie byli w stanie wytrzymać w moim towarzystwie, bo tak bardzo ich irytowało w nozdrza. Moje zapachy. Tak, chemia. Chemia, która jest w moich ciuchach, tak. Która jest na moich włosach, tak, tak samo w przypadku kosmetyków. Ktoś może uznać, że to jest trochę ekstremalne, bo ja też wychodzę z założenia, że tego się nie da uniknąć, tyle, że żyjemy w miejscach publicznych, tak? Jakby chodzimy do restauracji, do sklepu, do znajomych, jakby jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że czujemy te chemikalie, dlatego też nas to tak bardzo nie drażni, ale w sytuacji, kiedy ktoś żyje w kompletnej dziczy i nagle przychodzę ja, to dla nich to była po prostu jak fala tych wszystkich substancji. Tak jak mówię, brzmi to trochę skrajnie, ale to samo powiedzieli właśnie, że mając osoby, które cierpią na stany lękowe czy ataki paniki, po odstawieniu tych zapachowych pseudośrodków po prostu o połowę polepszyły się ich wyniki, w ogóle bez żadnej pracy, tak? Jakby bez żadnej rozmowy, bez niczego, po prostu byli spokojni. Także super, że to poruszyłaś, ale możesz powiedzieć nam tak bardziej konkretnie, co jest nie tak z perfumami? Bo ja na przykład starałam się szukać jakichś tam naturalnych wersji perfum, takie, które są mi przyjazne środowisku i oczywiście wegańskie, z dobrym składem, no i jednak na przykład alkohol jest zawsze składem tych perfum. Czy to jest coś złego? Wiesz, to ja nie sądzę, żeby to był alkohol. To dobrze. Ja to myślę, dobrze. Że to nie jest kwestia alkoholu. O ile ktoś tego nie pije, tak? W nadmiarze. Nie, myślę, że po prostu skład, wiesz, no jednak, żeby wyprodukować na masową skalę perfumy, no... w dzisiejszym czasie, tak? I żeby jeszcze one rzeczywiście kosztowały, no jeżeli mamy buteleczkę, nie wiem, 30 ml, 50 ml, 15 ml perfum, no to one, wiesz, mimo wszystko, biorąc pod uwagę, jakie tam na przykład, jakie są te esencje zapachowe, bazowe, one nie kosztują
aż tak dużo, jeśli wiesz, o co mi chodzi. Po prostu no, muszą być tam jakieś skróty zastosowane. Wydaje mi się, że to o to chodzi. Natomiast naprawdę nie jestem w stanie Ci powiedzieć dokładnie, jaki składnik jest tym problematycznym składnikiem. Natomiast wiem właśnie, że wielu lekarzy, przede wszystkim jeśli chodzi o niepłodność, bo to też są takie osoby, z którymi ja mam często do czynienia, to jest właśnie pierwsza rzecz, która jest odstawiana. Przy terapii jakichś ciężkich chorób typu nowotwory, jeżeli jest lekarz taki, który ma otwartą głowę i po prostu tak wiesz... A o to ciężko. A o to trochę ciężko, to czy nie wiem, czy tarczycowe tematy, to jest jakby pierwsza rzecz. Zresztą w ogóle medycyna stylu życia to jest to, co jest w stanie nas w tej chwili uratować jako ludzkość, tak? I w to wchodzi zarządzanie stresem, odpoczynek i między innymi obniżenie ładunku toksycznego, to, co nakładamy na ciało, to, czym czyścimy powierzchnię, wiesz, w mieszkaniu i tak dalej, i tak dalej. Czyli to jest jedna ze składowych, na którą będziemy musieli prędzej czy później zwrócić uwagę. No, pomijam, że olejki eteryczne też działają właśnie na redukcję stresu czy na zarządzanie stresem. Także wiesz, wspomagają zdrowy sen. Także one jakby znajdują zastosowanie w wielu tych składowych tej medycyny stylu życia. Natomiast właśnie obniżenie tego ładunku toksycznego jest jedną z najważniejszych rzeczy i bardzo, bardzo trudno do osiągnięcia w dzisiejszych czasach. To ostatnie pytanie a propos perfum. Czego ty używasz? Czy ty stosujesz jakieś perfumy na co dzień? Już nie. Dostałam od mojego taty na 40 urodziny Chanel numer 5 i jak zawsze po prostu zużywam bardzo szybko, tak za chwilę będę miała 42 urodziny i prawie, nie wiem, 1/3 tylko zużyłam, bo trochę mi jest przykro i trochę mi jest szkoda, ale one już są dla mnie naprawdę za mocne. Rzeczywiście coś takiego jest, że na początku jak zaczęłam stosować, ja stosuję w tej chwili olejki eteryczne, mieszanki olejków po prostu. Ale takich tych tańszych czy tych terapeutycznych? Nie, terapeutycznych. Rozumiem. To znaczy wiesz, one są tak silne te zapachy, że możesz sobie, i ja tak robię, możesz sobie po prostu je rozcieńczyć, tak? Aha. Jeżeli nie stosujesz ich wewnętrznie, jeżeli nie stosujesz ich, no przede wszystkim wewnętrznie, tak, to możesz je rozcieńczyć olejem bazowym. I to też jest, wiesz, wspaniałe, że możesz stosować takie mieszanki, które nie tylko będą na tobie ładnie pachniały i po prostu będą ci sprawiały przyjemność, ale one będą miały też działanie takie terapeutyczne, czy wspomagające cię w danym dniu, tak? Jak po prostu na co dzień. Tak, jak potrzebujesz na przykład mieć więcej energii i motywacji do działania, to zastosujesz cytrusy i na przykład miętę pieprzową. Jak chcesz się poczuć, nie wiem, bardziej zmysłowo, to pójdziesz po prostu w jaśmin i nie wiem, i kadzidłowiec, tak? Jesteś w stanie no też zarządzać swoim dniem i swoimi emocjami, a na, nie wiem, taką buteleczkę 10-mililitrową, no 10-mililitrową buteleczkę zużyjesz, nie wiem, 10-20 kropli, resztę uzupełnisz olejem bazowym i to Ci będzie służyło, nie wiem, 4 miesiące, pół roku i ten zapach rzeczywiście jest, no przynajmniej dla mnie on jest wystarczająco intensywny, ale na początku tak nie było. I to też jest, często o tym rozmawiam z moimi klientkami, które są zaskoczone, mówią, bo jest coś takiego, ten nasz zmysł powonienia, to o czym ty powiedziałaś z tymi ludźmi z Tajlandii, tak? Ty tego nie czułaś, dla ciebie to była norma. No bo pierzesz w danym proszku po prostu ciuchy, używasz jakiejś odżywki do włosów, jakby nie stanowi to dla ciebie problemu. A dla nich owszem. I to jest właśnie ta różnica. I w momencie, kiedy zaczynasz stosować olejki eteryczne jako swój osobisty zapach, to na początku możesz mieć taką tendencję do tego, że ci się wydaje, że one zbyt delikatnie pachną, że ich nie czujesz i stosować je częściej. Bo mamy przeciążony po prostu układ powonienia przez otaczające nas zewsząd różne chemiczne zapachy. Natomiast po jakimś czasie, niedługim czasie, następuje reset i rzeczywiście zaczynasz wyczuwać, a zaczyna Cię też denerwować to, jak ktoś używa perfum i tak. To jeszcze zbyt silny. Wiesz, ja ostatnio wyszłam do jednej z drogerii i po prostu myślałam, że wstrzymam oddech albo zemdleję, jeżeli zacznę oddychać, bo nie powiem, że jakby pozbyłam się całkowicie chemikaliów ze swojego otoczenia, ale to było tak intensywne przeżycie, że ja po prostu współczułam tym biednym kobietom, które tam pracują i po prostu są narażone na to non-stop, bo to na pewno, tak jak mówisz, ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie, bo tych stymulantów jest po prostu za dużo. Ale to jest fajne, co mówisz, że jakby można
sobie dobierać te olejki i też bawić się w takiego małego chemika w domu, ale jedyna rzecz, która mi tutaj przychodzi do głowy, to jest niestety to, że co prawda nasz nos się uwrażliwia, ale wiele osób stosuje perfumy po to, żeby inni czuli, jak pięknie pachniemy. Więc co z tego, że ja czuję mój jaśminowy olejek, jak nikt inny tego nie czuje, a chcemy, żeby po prostu ten zapach się unosił wokół nas, ale to już jest też kwestia przestawienia myślenia, zakładam, także znaczy, nie o to chodzi. Wiesz, to nie jest tak, że inni tego nie wyczuwają, bo nie, natomiast rzeczywiście ten zapach jest bardziej intymny. Ale faktycznie też jest tak, że jeżeli, nie wiem, idziemy na randkę i chcemy zrobić wrażenie na tej drugiej osobie, to po prostu zastosujemy ten olejek tuż przed spotkaniem i na pewno, wiesz, nie zostanie to pominięte. Dobrze, zapamiętam. Nie, no śmieję się. Uspokoiłam cię. Tak, tak, jest jakaś nadzieja. Ale no to wróćmy w takim razie do meritum, czyli tego, dlaczego te olejki są terapeutyczne. Co czyni je terapią? W jaki sposób nam pomagają? To znaczy, wiesz, to jest tak, że jakby żyjemy no, na ziemi i to ja zawsze się śmieję, tutaj wejdzie znowu duchowość, że jakby my i rośliny, które no, są też w lekach, preparatach innych terapeutycznych, takich z apteki, że one pochodzą od tego samego producenta, tak? My i jedzenie, my i rośliny, z których można pozyskać esencje i one mogą być terapią. Także jak się nad tym zastanowimy, to ma duży sens, że rzeczywiście wyciągi z roślin, czyli te nasze olejki... Oj, nie mogę, mój pies właśnie zaczął ziewać. Bardzo się staram, żeby cię nie widzieć, wiesz? On jesteś cudowny. Po prostu patrzy się jak w obraz na Asię, także tutaj mamy bardzo specyficzne warunki nagrywania, ale bardzo mnie to rozczula. Myślałam, żeby tutaj była jakaś ukryta kamera, żeby właśnie po prostu... Myślałam, że na YouTube będziesz to nagrywać, to byśmy wtedy mieli całe po prostu dokumenty. To byłoby show wokół kropka, także postaram się go, nie wiem, może on taki jest trochę śpiący, mam nadzieję, że zaraz jest. Się uspokoi. I trochę na mnie jest niewygodnie, ale zaraz się dogadamy, więc przepraszam cię. Ojej, o, teraz nawet... Nie, dobra, kropuś. Na stół nie. Śpimy, co? Śpimy. No, na stole mój pies... Nie. No, już, dobra, wracamy. Więc to ma sens, że te esencje z roślin no, mają na nas wpływ. Wiemy, że mięta będzie łagodząca dla żołądka, tak? Jakby mamy nawet, nie interesując się specjalnie tematyką olejków terapeutycznych, mamy jakąś taką podstawową wiedzę, tak? Wiemy, że lawenda nas uspokoi. Więc jakby no, ma to sens, że tak to będzie działało. Natomiast jeżeli te olejki są wytworzone w taki sposób rzeczywiście bardzo no, taki... ze skupieniem na to, żeby tą klasę terapeutyczną osiągnąć, pomijam, że też w bardzo etyczny sposób, bo to jest też wspaniałe, że akurat te olejki, które ja stosuję, one są wytwarzane, no to jest temat na kolejny podcast, po prostu śmieję się, że to jest bardziej firma, której celem jest, jak to się mówi, zabrakło mi słowa, firma... Wspieranie planety? No wspieranie planety, tak, ale... Zrównoważony rozwój? Też, ale chodzi mi bardziej o działalność charytatywną, która się zajmuje bardziej działalnością charytatywną, a przy okazji produkuje olejki, bo rzeczywiście... I ja wierzę, że to ma wpływ, tak? Ja wierzę, że kupując tą buteleczkę, jeżeli jej produkcja tego preparatu przebiegła w taki sposób, że wspierała od początku tego pierwszego rolnika, który tam się tą rośliną zajmował i rzeczywiście jego życie jest lepsze dzięki temu, że zaczął pracować w ten sposób, aż do mojego domu, to ja wierzę też w to, że ta energia po prostu niesie, tak? I że to będzie miało dla mnie, że tam nie ma po drodze po prostu żadnej krzywdy, niczyjej, nie? A to jest też duży temat i wybacz, że ci przerwę, ale ostatnio trafiłam na takie informacje właśnie a propos wielu kontrowersji związanych ze szeroko pojętymi olejkami eterycznymi. Ja zakładam, że tutaj zupełnie nie chodzi o te, na których ty pracujesz. To był jakiś wpis w mediach społecznościowych a propos tego, że przez to, że stały się olejki eteryczne tak popularne, ludzie polecieli za tym trendem, nie zastanawiając się, jaki produkt kupują i powstało bardzo wiele firm, które produkuje właśnie takie, zakładam, no nie do końca porządne produkty, że one bardzo obciążają środowisko, że po prostu zajmują się masowym wycinaniem surowca po to, żeby jak najwięcej tworzyć tych olejków, przez to one nie są w żaden sposób kontrolowane, jeżeli chodzi o ich jakość i przez to też nie wpływają na nas tak korzystnie, jakby mogły i na pewno też, jak sama mówiłaś, że można używać dyfuzora, jakby stało się bardzo popularne, żeby sobie
dyfuzować te olejki w domu. To jest tak, to jest jakby w parze wodnej to się ulatnia. I widziałam bardzo wiele takich dyfuzorów w ogóle w internecie. I też wydawało mi się, że to jest super pomysł, a też usłyszałam, że właśnie przez to, że są używane te olejki w sposób nierozważny, są niskiej jakości olejki, które ludzie po prostu wlewają na ilość, że one mogą bardzo toksycznie działać, bo i właśnie wtedy były podane liczby, tak, żeby wyprodukować, załóżmy tę kropelkę, potrzebujesz tak dużej ilości tego, że w sytuacji, kiedy wrzucasz ileś kropelek danego olejku do tego dyfuzora, to autentycznie możesz się zatruć. Tak. I myślę, że o tym warto powiedzieć, jakby, nie wiem, przestrzec. To znaczy, wiesz, tutaj jest absolutnie ten ładunek toksyczny, o którym przed chwilą mówiłyśmy, podniesiony już do absurdu, tak, że bo jak mówimy o ładunku toksycznym, to mówimy o takich niedużych dawkach, które się odkładają w naszym ciele i powodują chorobę za 2, 3, 5, 10 lat. A to, o czym Ty teraz powiedziałaś, no to jest właśnie sytuacja, w której możesz w czasie rzeczywistym po prostu sobie teraz zrobić krzywdę, no. Tak. Więc zdecydowanie, dlatego ja zawsze mówię, jeżeli chcesz pracować na olejkach, jeżeli chcesz sobie pomóc olejkami, ja jestem jak najbardziej za i będę pierwszą osobą, która pomoże, która wyedukuje, wiesz, odpowie na pytania i tak dalej. Natomiast jeżeli, i to jest coś, co ja zawsze też mówię, jak ktoś na przykład do mnie przychodzi po jakąś taką konsultację, co ja w danej sytuacji powinnam kupić, co ja w danej sytuacji powinnam zastosować, to ja zawsze zastrzegam, jeżeli chcesz z tą wiedzą teraz pójść i sobie kupić alternatywę, to nie kupuj niczego, po prostu. Nie musisz tego robić, wiesz, bo naprawdę można się skrzywdzić. Tak jak powiedziałaś, temat olejków eterycznych stał się w ostatnich latach bardzo popularny i będzie jeszcze bardziej popularny. I wszystkie firmy, które się zajmują, no wszystkie to jest uogólnienie niepotrzebne, ale wiele firm, które zajmują się produkcją jakichkolwiek, wiesz, takich rzeczy związanych nawet z weganizmem, ze zdrowym stylem życia, z jogą, około tych tematów, wpada na pomysł, żeby do swojej oferty, no bo czemużby nie, wrzucić też olejki eteryczne. Tylko znowu, zwracajmy uwagę na cenę, zwracajmy uwagę, jeżeli na przykład będzie to olejek z czerwonej pomarańczy albo miętowi i mają w ofercie na przykład, to wystarczy się dowiedzieć, czy ten olejek możemy stosować wewnętrznie. Bo musi być to dopuszczenie, tak? To nie jest tak, że sobie producent sam wymyśli. Musi być dopuszczenie do stosowania wewnętrznego. To już mamy podpowiedź, że on rzeczywiście musi być czysty, skoro jest możliwy do stosowania wewnętrznego. A przede wszystkim kierujmy się oznaczeniem na etykiecie CPTG. Wtedy mamy pewność, że to jest najczystsza klasa terapeutyczna i naprawdę sobie nie zrobimy krzywdę. A jakby wracając jeszcze do tego wyeksploatowania ziemi i wyeksploatowania nadmiernego planety, no, tak jak mówię, akurat te olejki, którymi ja pracuję z certyfikatem CPTG, to jest po prostu bajka. Tutaj jakby nie ma się do czego przyczepić. Tutaj wręcz jest, nie ma na przykład takiej sytuacji, że jakieś pole, które było idealnym porem, no przyczepmy się tej róży, tak? Przychodzi firma i wykupuje, tak? I teraz my będziemy tutaj sobie swoje olejki. Nie. Oni jadą, sprawdzają po prostu, jak tam, powiedzmy, są ludzie, którzy od pokolenia na pokolenie te rośliny produkowali, no, uprawiali, tak? Więc firma po prostu jedzie tam, sprawdza, w jaki sposób jest to uprawiane, jakiej jakości są te rośliny. Jeżeli jest w porządku, to wręcz edukują tych ludzi, bo to nie zawsze, wiesz, jeżeli to są tacy najprostsi po prostu, no, uprawiacze, no, nie chcę powiedzieć, rolnicy właściwie, tak, można powiedzieć, którzy uprawiają te rośliny, oni nie zawsze mają taką największą wiedzę, jak to zrobić właśnie tak, żeby ta gleba nam służyła jeszcze przez dziesięciolecia, a nie tylko naszemu pokoleniu. Więc firma, która produkuje olejki, których ja używam, edukuje tych ludzi, pokazuje im, słuchajcie, możemy to zrobić tak i dzięki temu ty i twoje dzieci i twoje wnuki będą miały pracę przy uprawie tych roślin. I to będzie bardziej wydajne. To będzie wydajne. To nie jest tak, że my zgwałcimy tą ziemię po prostu przez 10 lat, a potem niech się dzieje co chce, tylko rzeczywiście będzie to z szacunkiem. Na przykład do tego stopnia, że na przykład olejek eteryczny certyfikowany z Copaiby jest limitowane zamówienie. Ja jestem w stanie na przykład zamówić tylko jedną buteleczkę miesięcznie. Dlatego, że jest po prostu z takim poszanowaniem po prostu jest to wytwarzane, że no nie wytworzymy więcej. Moglibyśmy, wiesz, pochachmęcić, tak? Moglibyśmy wyprodukować coś gorszej jakości, ale nie chcemy tego robić. Ale w związku z tym na jedno domostwo, bo to dokładnie tak jest, na jedno domostwo mogę zamówić tylko jedną buteleczkę. Myślę, że to jest urocze. I daje mi to wiarę w ogóle w firmy. Mhm.
że mają taką misję. Miejmy tylko nadzieję, że nie będą jacyś inni, którzy będą chcieli pójść na skróty. Na pewno będą, muszę Cię rozczarować. Jest większość, więcej jest, o wiele więcej jest firm, które idą na skróty. Ostatnio były badania robione. Trzy firmy na świecie trzymają ten standard, o którym mówimy. I tylko one dostają ten certyfikat? Ten certyfikat ma tylko jedna firma. Ale podobnej jakości są jeszcze, tworzą dwie firmy, z czego te dwie firmy to są jakieś małe wytwórnie na świecie. Czyli z takich dużych firm jest jedna firma, która robi takiej jakości olejki. Ważne jest dla mnie, żeby ta nasza rozmowa była swego rodzaju też takim ostrzeżeniem i taką gdzieś właśnie ścieżką dla osób, które chciałyby zacząć zabawę z olejkami, żeby właśnie nie nacięły się na te wszystkie komercyjne firmy, bo mnie to strasznie denerwuje, bo widzę, jakim wielkim to jest trendem, a niestety my lubimy rzeczy, które są tanie i dostępne. I fajnie jest mieć właśnie 50 olejków i sobie codziennie coś innego wylewać, ładnie pachnie w ogóle w każdym pokoju coś inny zapach, a tak naprawdę robimy krzywdę i sobie, i planecie. I planecie właśnie także powiedz nam, jak powinno się ich używać, no i w ogóle właśnie w jaki sposób one działają, także zaczynamy temat rzekę. To znaczy, jak używać? Znaczy, na pewno przy zakupie zwracać uwagę na to, o czym powiedziałyśmy przed chwilą. Żeby był certyfikat na butelce, dopytać się, czy one są do stosowania wewnętrznego. Od razu powiem, że raczej ciężko będzie gdzieś tam w sklepie. W sklepie to na pewno nie, ale nawet tak stacjonarnie od kogoś kupić te olejki, dlatego że je się kupuje przez stronę internetową. I tutaj zamysłem firmy było to, żeby za kupioną buteleczką szła ogromna edukacja. Żeby to nie było tak, że człowiek sobie pójdzie do Sephory, kupi sobie buteleczkę, pójdzie z nią do domu i zostaje sam, tylko tak jak mówię, za tym idzie po prostu kolosalna edukacja. Akurat te preparaty, na których ja pracuję, nie wiem, czy my chcemy o tym mówić, ale najwyżej to obetniesz. Chcemy. Wszystko, co masz do polecenia, to ja chętnie polecę dalej. To znaczy, tutaj chodzi bardziej o model biznesowy, dlatego że te konkretne są rozprowadzane w tym modelu MLM, tak? I on ma dość takie opinie negatywne, tak? Że to jest marketing sieciowy. Chodzi o to, że każdy ma swojego takiego konsultanta? Każdy ma swojego konsultanta. I ja powiem szczerze na początku, bo jakby dla mnie ten model biznesowy jest normalny i wiesz, wiele firm w ten sposób działa i bankowe usługi są w ten sposób sprzedawane i odszkodowania i kosmetyki i przeróżne innego rodzaju dobra. Więc jakby ja osobiście nigdy nie miałam z tym problemu. Natomiast jakiś czas temu dostałam taką informację od dziewczyny, która jest zachwycona preparatami, jest zachwycona olejkami, po prostu pomogły jej wyrównać się w nerwicy lękowej, więc naprawdę w takim bardzo, bardzo poważnym stanie. Natomiast właśnie powiedziała, że dla niej ten model biznesowy, marketing sieciowy jest, użyła takiego nawet mocnego słowa, że jest niedopuszczalny, że jest nieetyczny, tak? I rzeczywiście, jak zaczęłam się temu przyglądać, mówię, kurczę, faktycznie sam ten model bardzo często jest taki odwracany w krzywym zwierciadle, że wiesz, ludzie po prostu biegają po klientach, naganiają, naciąganie po prostu, wiesz, skupienie na tym, żeby jak najwięcej sprzedać, jak najszybciej i tak dalej. Natomiast to jest tylko to, co ludzie z tym modelem robią, bo sam ten model biznesowy jest genialny, jest moim zdaniem jednym z lepszych na świecie. I rzeczywiście jest tak, że akurat w przypadku ta decyzja o sprzedawaniu tych olejków w tym modelu biznesowym była bardzo świadoma z uwzględnieniem tego, że sam ten model ma negatywne konotacje. Dlatego właśnie, żeby mieć pewność, że ten klient, który zdecyduje się pracować z tymi olejkami, tak jak mówię, dla każdego z nas to jest jak otwarcie drzwi do nowego świata i chodzi o to, żeby mieć to wsparcie. Żeby mieć, wiesz, na świecie z tych olejków korzystają, na świecie, nawet w Europie, lekarze tacy, wiesz, wykształceni w sposób klasyczny, terapeuci medycyny chińskiej, no jogini i tak dalej, ale naprawdę po prostu ludzie, którzy mają olbrzymią wiedzę taką pozyskaną w sposób formalny taki, wiesz, uniwersytecką wiedzę, tak, tradycyjną. To są preparaty, które są stosowane też na zwierzętach, więc również weterynarze je stosują na świecie, więc jakby chodzi o to, żeby mieć dostęp do tych wszystkich ludzi, żeby mieć dostęp do tej wiedzy, żeby mieć wsparcie, żeby mieć podpowiedź, w jaki sposób po prostu te preparaty stosować. Więc tak jak mówię, raczej
nie spotkamy się z tymi olejkami na półce sklepowej, prędzej na stronie internetowej. Natomiast w jaki sposób one działają, no i to dla mnie też było szokiem, dlatego że tutaj poza wsparciem tym emocjonalnym, i to jest absolutnie całe spektrum po prostu emocji, które odczuwasz. Ja nie wiem, czy ja przyniosłam, nie przyniosłam z samochodu książki, ale mam taką książkę, ona się nazywa Emotions and Essential Oils i tam jest rozpisane po prostu każdy olejek, jakie ma, jakie daje wsparcie na jakie obszary, że tak powiem, emocjonalne. Na przykład najbardziej popularna lawenda jest nie tylko olejkiem na uspokojenie, ale jest też olejkiem komunikacji, bo działa na takie obszary w mózgu, które pomagają się łatwiej komunikować. Ja na przykład jak rozmawiam z moją koleżanką po angielsku, Angelą Chambers, to po prostu lawenda, bo oczywiście blokada natychmiast jest, jak człowiek tak normalnie, jak sobie, wiesz, coś oglądasz po angielsku, czy masz coś powiedzieć, to jest luz. Znaczy, ty akurat nie masz tych problemów, ale każdy normalny, szary człowiek... Mogę powiedzieć, że na przykład w innym języku, jakimś, którego się uczyłam później, tak, mogę tak mieć, że też jest taki i stresik. Jest po prostu, wiesz, blokada, tak? I potem nagle się okazuje, że nawet słowo, które po polsku brzmi tak samo, więc to nie jest jakieś zupełnie nieznane dla twojego mózgu słowo, nagle ucieka. Więc ja jak już wiem, że mam po angielsku rozmawiać, to jest zaraz lawenda po prostu pod nosem. Czy jak mam zrobić, nie wiem, transmisję na Instagramie, nie? Albo jakiś wykład, albo to zawsze po prostu jest lawenda, bo to jest olejek komunikacji. Ja przed rozmową z mamą będę sobie wąchać lawendę. Nie wiem, żartuję, śmieję się. Całuski, mamo. Ale to też działa w takich relacjach po prostu między, nie tyle, żeby siebie lepiej wyrazić, ale właśnie, żeby się lepiej porozumieć na przykład z najbliższymi. Jak najbardziej, dlatego że ja jestem przekonana i to się sprawdza i u mnie, i u ludzi, z którymi pracuję, że komponent my ma wielki wpływ na nasze otoczenie. Z jednej strony mówi się, że nie powinniśmy, że manipulowanie drugą osobą jest no, raz nieskuteczne, dwa nieetyczne, no i nie przynosi, wiesz, zwykle nie przynosi takiego efektu. Mamy wpływ na siebie, ale nie na wolną wolę drugiego człowieka, ale druga strona tej sytuacji jest taka, że jeżeli my się zmienimy, jeżeli my jesteśmy spokojni, jeżeli my jesteśmy tym puzelkiem, który się przesunie w danej sytuacji, to inni, żeby do nas się dopasować, też się muszą przesunąć. Twój spokój w rozmowie z drugą osobą będzie wpływał absolutnie łagodząco na przebieg rozmowy, jak najbardziej. To jest fascynujące. Jestem bardzo ciekawa, jak to działa w praktyce, ale to powiedziałaś już o lawendzie. Jakie są jeszcze takie najbardziej znane, najbardziej powszechne i skuteczne olejki? Do takich celów emocjonalnych to na pewno w pierwszej kolejności będzie to lawenda. Na pewno moim ulubieńcem będzie czerwona pomarańcza, która jest olejkiem, mówi się, że to jest olejek obfitości. Tutaj, to znaczy, że przyciąga dobrobyt? Ja to tak rozumiem. To znaczy, to wiesz, kwestia tego, w jaki sposób chcemy to zinterpretować. Natomiast rzeczywiście na takim poziomie duchowym ja bym to tak rozumiała, że to przyciąga dobro w każdej sferze życia. Natomiast ona, jak każdy cytrus, podnosi nasze emocje, czyli rozwesela, że tak powiem. Natomiast cytrusy są o tyle fajne i właśnie czerwona pomarańcza jest absolutnym moim, to jest must have, ona zawsze po prostu musi u mnie być i zmieszana w ogóle z lawendą jest hitem, dlatego że cytrusy jakby zakradają się do, tutaj będę mówiła potocznie, tak, do układu nerwowego tak jakby tylnymi drzwiami. One niby są rozweselające, one niby teoretycznie nie mają jakichś takich szczególnie uspokajających funkcji, a jednak uspokajają. I rzeczywiście nawet w takich sytuacjach takiej intensywnej paniki i takiego intensywnego stresu, to wbrew pozorom właśnie nie wyciszająca, uspokajająca lawenda, tylko podnosząca energię, podnoszący energię cytrus i przede wszystkim właśnie czerwona pomarańcza, bergamotka. To są takie olejki, które będą naprawdę, no, o dziwo właśnie uspokajać. A powiedz mi, czy one pachną tak, jak sobie wyobrażamy, że one pachną? To mnie ciekawi. Ja coś przywiozłam w ogóle. No tak, będziemy testować. Nie wiem, czy mam czerwoną pomarańczę, ale sądzę, że mam. Dobrze. Czerwona pomarańcza pachnie tak. Możesz wziąć do ręki, czy pilnujesz psa? Słuchajcie, tutaj mamy... Naprawdę, ja muszę tę kamerę puścić w ruch od następnych odcinków, bo to się coraz ciekawsze rzeczy dzieją. I możesz sobie... Ja ci sięgniesz sobie? Czy sięgnąć ci po szklaneczkę z wodą? Sięgnę. Słuchajcie, jest problem, bo mam psa na kolanach, także dlatego jestem lekko niepełnosprawna tutaj. I co ja mam zrobić? Kropelka. Nie, ty to zrób, może, bo nie chcę, żeby uleciało więcej, bo... Jak pójdą dwie, to nic ci się nie stanie. Akurat od czerwonej poszły dwie. Bardziej mi chodziło, że to jest takie cenne i mi jest szkoda. Błagam cię. I co ja mam teraz zrobić? Skosztować. Ale napić się? Tak. A mogę powąchać? Słuchaj. Oczywiście, to jest wszystko razem, wiesz.
W ogóle ona pięknie, ona tak pięknie pachnie, że mogę tak siedzieć nad nią po prostu. I uwierz mi, że naprawdę i to jest tak intensywny zapach, tak. To pachnie bardziej niż herbata. To jest właśnie moja i mojego syna ulubiona herbata. Ciepła woda, kropelka olejku pomarańczowego i trochę miodu. Nie jest to wegańskie do końca, a znaczy w ogóle nie jest wegańskie, bo jest z miodem, ale rzeczywiście... Ale to pachnie, to naprawdę pachnie jak świeżo wyciśnięty sok z pomarańczy. Nawet bardziej intensywnie, bo zakładam, że sporo pomarańczy poszło na ten olejek. Wiesz co, cytrusowe olejki są pozyskiwane z ze skórki. Pyszne to jest. Oj, aż mi w brzuchu zaburzyło. Czad. Czad, prawda? To jest, i to naprawdę były dwie kropelki, to jest prawie pełna cała szklanka wody. Mhm. I to, ale to ma taki, to jest takie lekko tłuste w smaku. No tak, bo to jest olejek, tak? Że on naprawdę musi być bardzo, bardzo intensywny, że ja czuję taki, taki tłusty, po, nie wiem jak to powiedzieć, taką strukturę w ustach. Bardzo ciekawe doświadczenie. Nie wiem czy mam, ale chciałabym Ci bardzo pokazać miętę pieprzową. Tu są mieszanki. Powącham chociaż. Ale miętę pieprzową bym Ci chciała bardzo pokazać, bo ona jest, tu jest lawenda na przykład. I to jest wszystko z jednej firmy? Tak, to jest wszystko z jednej firmy. Którą polecasz, możemy o niej powiedzieć. No doTERRA, tak? Jeżeli chcesz, możemy o niej powiedzieć, oczywiście. Boże, jak to pięknie. Słuchajcie, żaden olejek lawendowy, który miałam przyjemność dotykać, wąchać, nie, w ogóle nie da się tego porównać. Tylko to jest tak intensywne, tak piękne. Bałam się, że nie wzięłam mięty pieprzowej, a to jest hit. W ogóle wygląda tak, taki mają ładny branding, że to wygląda jak jakieś super kosmetyki. Ale powiem Ci, że w ogóle wstyd powiedzieć, ale mnie do tej firmy najpierw, w pierwszej kolejności przyciągnęła sztuka, w cudzysłowie, czyli piękne zdjęcia buteleczek na Instagramie. Obciach po prostu na maksa, wiesz, nie? Byłaś ich odpowiednim odbiorcą. Tak. Dobrze swoją strategię poprowadzili, ewidentnie. Tutaj mamy miętę pieprzową. Okay. Nigdy nie wąchałam mięty. A, peppermint po prostu. Mhm. Okej, okay. Super Karolina. Z tą IQ 2. Pięknie. Pewnie można sobie zrobić domową pastę do zębów i dać kropelkę, żeby miała taki... Można. I nawet są, wiesz co, ja akurat jeszcze na ten poziom nie weszłam, ale koleżanki moje, które stosują te olejki, one sobie robią same. Znaczy, zrobiłam... Jezu, ja się czuję, jakbym była jakimś takim małym cipunem tutaj siedzę i wącham. Mam nadzieję, że mi to nie zaszkodzi w takich ilościach. Nie, absolutnie. I w ogóle pięknie. Może być tak, że będziesz się czuła dużo bardziej wyluzowana, zenergetyzowana po mięcie pieprzowej, bo ona jest, ona podnosi energię i możesz zastąpić sobie espresso nią. Więc jak byłam po poście Dąbrowskiej i nie piłam kawy przez 6 tygodni i miałam taki, wiesz, już nie potrzebowałam. Moje ciało nauczyło się zarządzać energią samo po prostu, spożywienie i tak dalej. Wróciłam, ale jakby nie do tego zmierzam. W pewnym momencie miałam tak, że zarwałam nockę, gdzieś tam musiałam jechać i po drodze po prostu w trasie mówię, po prostu mnie muli, będąc na tym poście Dąbrowskiej. Wszystko było wcześniej w porządku, a w tym momencie po prostu czułam, że już... Miałeś kryzys. Tak, miałam kryzys. A oczywiście od kiedy pracuję z tymi olejkami, to zawsze mam przy sobie ich dużo, nawet jak na krótko gdzieś wyjeżdżam. I miałam też tą miętę i przysięgam Ci po prostu, wtedy tak naprawdę na sobie poczułam to, o czym czytałam wcześniej. Otworzyłam buteleczkę, jadąc samochodem po prostu przez 2 minuty wąchając miętę pieprzową, poczułam taki zastrzyk energii. Rzeczywiście mi się po prostu głowa obudziła. Ekstra. No. Naprawdę, co jeszcze tutaj masz? Czekaj, ale jeszcze chciałam Ci pokazać o mięcie, bo czekam. Aż się pozbędziemy na chwilę naszego towarzysza. Tak. Dlatego, że a propos intensywności, mięta, masz łyżeczkę, weź sobie kropelkę na łyżeczkę. Aha, ja. Zrób to tak, bo ja nie ufam sobie. W jednej kropelce mięty pieprzowej jest tyle składników aktywnych, co w 28 filiżankach zaparzonej herbaty z suszu. A propos suchej mięty. Tak, a propos tego, ile stosujemy, wiesz, jednorazowo, tak? I to w ogóle tak pięknie pachnie. I właśnie Czyli na przykład, przepraszam, że Ci przerwę. Jeżeli stosujemy miętę, dużo osób pije miętę na przykład po posiłku, tak? Żeby sobie załagodzić to trawienie, przyspieszyć i żeby było nam miło na żołądku. Czyli jeżeli bym wzięła ciepłą wodę i dała tam kropelkę tego olejku, to jest tak jakbym wypiła 28 szklanek mięty. To znaczy, wiesz, chodzi o te substancje aktywne. Tak, to nie jest tak, że Ci to zaszkodzi, natomiast dobrze byłoby jednak nie przesadzać z tą ilością, tak? Co ja mogę z tym zrobić teraz? Mam to zjeść? Tak. Super. Poczuł intensywność, Boże. Wiesz. Słuchajcie, to jest tak jakbym wzięła, o Boże,
A byłam nie spodziewałam się tego. Ale mnie zrobiłaś. Co jakbym wzięła po prostu 10 opakowań gumy do rzucia, albo całą tubkę pasty sobie połknęła. Bo to nie chodzi o to, że tego jest malutko, tylko po prostu to daje tak intensywny aromat. Ja, czy to można używać jako odświeżacz, słuchaj, do ust? Odświeżacz do ust. Można. Jak to się mówi? Tak, no odświeżacz do ust. Tak. Znaczy moja znajoma Elena Brower, która ma syna trochę młodszego od mojego, gdzieś tam, nie wiem, ma 14 lat i właśnie mówi, że ostatnio przyszedł do niej i mówi, mamo, wiesz, nie zdążyłem umyć zębów, ale miałem miętę przy sobie. Ona mówi, Jezu, to się nie przyznawaj do tego. Czyli można. Tak. Działaś, czuję się w ogóle tak odświeżona. Wspaniałe to jest. Teraz zobacz drugie zastosowanie też mięty pieprzowej. Daj rękę. Może tę. Czysta. Obydwie będą. Zrobimy tak. Dam Ci kropelkę, zrobisz tak. Dobrze. A propos tego, o czym rozmawiałyśmy, ile do inhalacji się stosuje, tak? Robię tak. Mhm. Jak długo mam tak być? Okay. No wystarczy. Wow. To już jest inhalacja. No, jedna kropelka, nie? To jest wspaniałe, ale to jest tak odświeżające. A weź sobie teraz Mięta to wetrzyj. Jest niesamowita. Tak. I w jaki sposób to teraz mi się stanie? Poczujesz się odświeżona po prostu. Będziesz miała więcej energii. Natomiast mięta pieprzowa ma też działanie przeciwbólowe. I połączona z lawendą na przykład jest świetnym zastępstwem do tabletek przeciwbólowych na ból głowy. I gdzie wtedy się je wciera? W skronie? W skronie, czoło, w żuchwę, to znaczy właściwie tutaj na połączeniu żuchwy i szyi i w kark. I dosłownie najlepiej jest położyć się na 10-15 minut i w większości przypadków naprawdę ten ból głowy odpuszcza. Jeżeli to jest silny ból głowy, to takim no, już na poważniejsze stany olejkiem będzie kadzidłowiec. I on jest wtedy stosowany wewnętrznie. To jest niesamowite. Chciałabym mieć taki podręcznik, żebym miała po prostu zastosowanie i Ty będziesz jego autorką. Ale zostawmy to na moment. A ty jesteś matką chrzestną moich projektów, także... Ja po prostu powiem, droga wolna. Powiedz mi, co jeszcze tutaj masz. Bo to chyba najfajniej jest właśnie tak pokazywać na zasadzie, że właśnie widzimy różne i możemy powiedzieć, co one wnoszą. Myślę, że tak. Bo lawenda mówiłaś bardziej pod kątem uspokajająco, tak. Wyciszająco, natomiast pomarańcza na zasadzie polepszenia nastroju, pobudzenia radości, ale nie w taki sposób, że mamy euforię, tylko takie zadowolenie, tak bym to zinterpretowała. Tak. I jeszcze obfitość, pamiętaj. A, i obfitość. To jeszcze cokolwiek. Tak w kontekście naszej ostatniej rozmowy, więc tak, wiesz. Tak. Obfitość to jest słowo klucz i powiem, że brzmi kusząco, chyba złożę zamówienie. To mamy miętę pieprzową. Mięta pieprzowa jest super, odświeżająca, pobudzająca. Odświeżająca, tak. Pobudzająca, ona ale też uśmierza ból. Uśmierza ból i ona na takim poziomie emocjonalnym to jest, żebym ja nie teraz Cię nie okłamała, odważnego, radosnego serca, olejek radosnego serca zdaje się, czy odważnego serca, jakoś tak. Sprawdzimy to. Tutaj mamy geranium i to jest ja nie wiem, olejek, co to jest w ogóle. Ja Ci zaraz powiem, jak to jest po polsku, pelargonia. O, Boże, moja babcia zawsze Powącha miała pelargonię. I powiedz mi, co myślisz, bo zdania są tak podzielone. Słuchaj, ja Ci powiem. Pelargonia, bardzo kwiatowy, ale trochę mnie się podoba, ale on pachnie trochę jak perfumy starszej pani. Więc ten zapach i wiesz, powiem Ci, najciekawsza rzecz, jeśli chodzi o... Też nie jestem dosyć, kto jest obiektywny, ale mam wrażenie, że z moich ust ulatnia się olejek miętowy, więc nie wiem, zrobię tak. Nie, trochę burakiem też jakoś tak mi podchodzi. Ale ja bardzo lubię buraki, więc wiesz, to jest komplement. Jak sok z buraka. Ale nie. No i na co on jest, powiedz mi? Olejek geraniowy, olejek z pelargonii, to jest emocjonalnie olejek na miłość własną. O, to też bardzo aktualny. Myślę, że dużo osób sobie zakupi dzisiaj ten olejek. Więc to jest olejek na miłość własną, ale on jest też, i tutaj wchodzimy w tematykę wpływu olejków na fizyczne, na fizyczną potrzeby. Fizyczne potrzeby. On będzie działał bardzo dobrze w balansowaniu hormonów kobiecych. Super. I w jaki sposób wtedy należy go stosować? Jego się stosuje w określonym momencie cyklu. To trzeba zawsze też dopasować do tego, jaki jest problem hormonalny, tak? No bo to jest bardzo ogólne stwierdzenie. Natomiast jego się po prostu wciera. I można go wcierać. Jednym z takich punktów bardzo dobrych do stosowania olejku powierzchniowo
to wbrew pozorom są podeszwy stóp. O. Wciera się w podeszwy stóp i można albo bezpośrednio kropelkę... Ale na całej powierzchni stopy? Tak sobie masowujesz. Mhm. To nie chodzi o żadne jakieś specyficzne punkty akupresurowe, aha, chociaż w ten sposób też się stosuje. I właśnie dziewczyna, od której ja się dużo uczę, Angela Chambers, ona jest, można ją znaleźć na Instagramie, ona jest terapeutką medycyny chińskiej i ona właśnie zawsze robi takie combo olejków eterycznych wcieranych w konkretne punkty akupresurowe, mhm, więc to rzeczywiście dodatkowo jeszcze pomaga. Natomiast to zastosowanie, o którym ja mówię, czyli zastosowanie po prostu powierzchniowe olejku, nie musisz się skupiać precyzyjnie, żeby wiesz, od samej pięty do paluszków, po prostu w podeszwy. Dlatego chodzi o to, że na podeszwach stóp są dużej wielkości pory skóry, mhm, które najłatwiej po prostu przepuszczają i chłoną po prostu ten preparat. I można go stosować, wiele w ogóle olejków się stosuje na podeszwy stóp, właśnie w celu jakby wprowadzenia tej substancji do wnętrza organizmu, ale nie przez żołądek. I albo można zastosować po prostu kropelkę i wetrzeć, albo taka metoda, którą ja wolę, dać kropelkę olejku i do niego dać oleju bazowego. Ja na przykład sobie ostatnio kupiłam ze słodkich migdałów olejek, mhm, olej. Dajesz kropelkę olejku eterycznego, 2-3 kropelki oleju bazowego, rozcierasz po prostu i wmasowujesz to. Ostatnio się dowiedziałam, że to jest nawet... Po pierwsze, no, więcej jest tego materiału do wtarcia, tak? No bo jedną malusieńką kropelkę wetrzeć w stopę, no to no, jest wyzwanie, tak? Ale drugi plus tej metody jest taki, że olejek eteryczny uwięziony w tłuszczu, w oleju bazowym, nie będzie, wiesz, się dyfuzował do powietrza, bo nie o to nam chodzi w tym zastosowaniu, mhm, tylko właśnie zostaje uwięziony i ma większą szansę jeszcze, żeby się po prostu w większej ilości wchłonąć. Ważne jest, żeby wetrzeć, nie nałożyć, tylko wetrzeć, wmasować, poświęcić minutę na to, żeby po prostu rzeczywiście się ten olejek wtarł w skórę. Jak jesteśmy przy olejkach bazowych, to jakie się właśnie sprawdzą i co czyni je olejkami bazowymi? To, że są po prostu tańsze? Że są mniej, to jest ten sam rodzaj ekstrakcji, czy zupełnie co innego? Nie. Olejki eteryczne to są esencje z roślin. Olejki eteryczne takie najbardziej skondensowane. Mhm. Natomiast oleje bazowe to są po prostu no, takie oleje jak do ciała, do pielęgnacji. Tak? To może być nawet w ekstremalnej sytuacji po prostu oliwka dla dzieci. Mhm, jako olej bazowy, po prostu jako nośnik tego olejku. To jakby są zupełnie dwie różne kategorie. Ale masz tutaj słodkie migdały, można ze słodkich migdałów zrobić też olejek eteryczny? Taki skoncentrowany, bo zastanawiam się po prostu... Chyba nie. Czym to nie się... Aha, są inne rośliny, tak, takie, z których po prostu tłoczysz w tańszy, zakładam, sposób, dużą ilość oleju. Czy ja wyrażam się jasno? Tak, znaczy właśnie, to jest ta różnica między olejkiem eterycznym a olejem. Aha. Tu mamy, jeżeli chodzi o ten olej bazowy, to jest po prostu olej. A jeżeli chodzi o olejek eteryczny, to jest po prostu wyciąg, esencja. To nie jest olej taki... Okej, w takim rozumieniu olej tłuszcz. Tak, olej mm-hmm. tłuszcz, tylko to jest po prostu esencja i też określone rośliny się nadają do tego, żeby z nich pozyskać olejek eteryczny i też ich określone części tych roślin, bo to czasami jest skórka owocu, czasami to są liście, czasami to są nawet korzenie rośliny, kwiaty i tak dalej. Tak? Natomiast tutaj, jeżeli mówimy o tym oleju ze słodkich migdałów, to po prostu jest olej bazowy, który może być właśnie tym nośnikiem olejku eterycznego. I on na przykład też się nadaje do to, o czym rozmawiałyśmy o tych perfumach, że dajesz sobie na przykład mhm. 10 kropli ulubionego olejku eterycznego i uzupełniasz olejem bazowym. I tym olejem bazowym właśnie na przykład może być olej ze słodkich migdałów. On ma zapach? Nie. Proszę, zobacz. Sprawdzę to, potwierdzę info. Nie, raczej nie ma. Znaczy, jeżeli nawet to bardzo, bardzo jakiś subtelny. Nie czuję. Bardziej czuję tę miętę nadal. Ja na przykład sobie zrobiłam taką mieszankę, już tutaj mam końcówkę. Można kupić, myślę, że przede wszystkim w internecie, puste takie buteleczki mhm. 10-mililitrowe z rolką, czyli nie z kroplomierzem, nie takie, z które przechylamy buteleczkę i wypuszczamy kropelkę na dłoń, tylko zakończone taką kuleczką po prostu do po prostu nanoszenia olejku czy mieszanki olejkowej na skórę. I to na przykład jest mieszanka do wsparcia mojej tarczycy, dlatego że ja jestem szczęśliwą posiadaczką choroby Hashimoto, jak wielu z nas. Tak. I to jest właśnie mieszanka, która wspomaga tarczycę.
I co masz w niej, jeżeli możesz zdradzić? To widzę, trawa cytrynowa, mięta pieprzowa, nie wiem, co to jest ta kopaiba. To jest ten olejek, o którym mówiłam Ci przed chwilą, że jest tylko jeden na domostwo na miesiąc. Tak, ale jak to się nazywa? Ma to jakieś kopaiba, to jest taka nazwa. I kadzidłowiec. No, wszystko jasne. Teraz też wiem, jak jest kadzidłowiec po angielsku, bo słyszałam to wielokrotnie w jakichś właśnie filmach. Mogę sobie wymuchać? Jasne, że tak. Przede wszystkim czuję bardzo w tym... Ładnie. Bardzo jest takie cytrusowe. Lemongrass tak. Właśnie. I nie jest to mój ulubiony zapach, ale jakby zdrowie coś ważniejsze. Coś za coś. Tak. I jak często to aplikujesz w ramach wspomagania Twojego leczenia? Wiesz co, ja powinnam to stosować tak 2-3 razy dziennie. Odrobinkę i wetrzeć po prostu bezpośrednio w tarczycę. Natomiast przyznam szczerze, że ja nie jestem idealnym pacjentem. I mam takie, wiesz, ciągi, że ileś tygodni w ogóle nic nie robię, a potem stwierdzam, że... Zresztą rozmawiałyśmy o tym, że tak wiele osób ma, nie? No niestety. I co jeszcze tutaj mamy, powiedz mi? Mamy tą kopaibę właśnie, o której mówiłam. Okay. Także jeżeli masz ochotę... Powąchaj, możesz ją sobie zastosować. Mam wrażenie, że naprawdę jestem rozproszona tą miętą. To znaczy kopaiba bardzo delikatnie pachnie, także tutaj nie miej jakichś zbyt wygórowanych wymagań. Bo ja chyba jej prawie wcale nie czuję. Ona, wiesz co, dla mnie pierwszym odczuciem to był taki zapach jak pietruszka rozwodniona, więc jakby... Nie brzmi to kusząco. Nie. Natomiast to jest akurat też jeden z moich absolutnych, koniecznych do posiadania olejków zawsze i wszędzie. I ją akurat ja stosuję, ona ma takie właściwości, praktycznie do wszystkiego w tym znaczeniu, że i do celów jakichś takich uspokojenia, a nie doceniałam jej na początku. Jak pierwszy raz ona w Europie była dostępna w zeszłym roku jakoś na wakacje, pierwszy raz dostałam ją w swoje ręce i byłam taka rozczarowana, bo właśnie jestem taka, wiesz, hardkorowa, to musi mocno pachnieć, musi po prostu szczypać, tak, musi mnie po prostu znokautować. A tutaj takie, wiesz, taka pietruszka, jakbyś ją skosztowała, to ona w ogóle nie ma takiego poweru, jak na przykład ta mięta pieprzowa, jest po prostu delikatniutka, wiesz, miałam takie, jakby nie doceniłam jej. I nawet pisałam o tym kiedyś w poście na Instagramie, że doceniłam ją dopiero jak pojechałam na urlop i nie umiałam się wyciszyć. I miałam takie wyrzuty adrenaliny, wiesz, po prostu jestem sobie nad morzem, wszystko jest w porządku, powinnam być, wiesz, wyluzowana, a ja po prostu mam co chwilę, wiesz, nie? I mówię, dobrze, no to spróbujemy tej kopaiby. I właśnie jest zastosowana pod język, tylko znowu cały czas gwiazdka i na dole strony podpis. W ten sposób można stosować tylko olejki czystej klasy terapeutycznej z certyfikatem wewnętrznie, tak? Więc tutaj właśnie było zastosowanie przeze mnie 1-2 krople pod język i ja naprawdę po 10 minutach zapominałam, że mam problem. Więc, więc to jest jakby jej podstawowe zastosowanie, ale wszelkie stany jakieś zapalne, wszelkie stany gdzieś tam skaleczenia i tak dalej, to jest właśnie kopaiba. I bezpośrednio na taką ranę? Bezpośrednio. I ona jest o tyle fajna, że jest naprawdę też delikatna, dlatego że są 3 kategorie olejków, jeżeli chodzi o ich, to się mówi... że jest gorący olejek, czyli jakby ich temperaturę. To nie zawsze się przekłada 1:1 na ich temperaturę, bo na przykład mięta pieprzowa jest gorącym olejkiem, ale ona w odczuciu jest zimna, tak? Jest chłodząca. Więc są 3 kategorie. Jest ten taki bardzo delikatny, czyli to jest właśnie kopaiba, jest średnia moc i ten bardzo gorący olejek, który właśnie tutaj jakby wchodzimy też w tematykę bezpieczeństwa stosowania olejków. Nawet jeżeli to są olejki najczystszej klasy terapeutycznej, to jeżeli to jest ten gorący olejek, tak jak na przykład mięta... Gorące to by oznaczało najbardziej intensywny. Najbardziej działający. Intensywny, tak. Czy na przykład oregano, którego tutaj akurat ze sobą nie mam, to zawsze musimy je rozcieńczać, jeżeli stosujemy je powierzchniowo. Bo może być ten efekt takiego pieczenia po prostu. Tak? Wiadomo, że raczej sobie krzywdy nie zrobimy. Są takie osoby, które stosują nawet oregano, na przykład ja, bezpośrednio na skórę, bez rozcieńczenia, ale raczej wolałabym, jeżeli ktoś będzie to stosował, żeby sobie wypróbował rozcieńczony, czyli właśnie kropa olejku eterycznego i kilka kropli oleju bazowego, tak? Jakiegokolwiek. Ja słyszałam właśnie, że olejek z oregano, zresztą też to powiedziałaś, jest bardzo dobry w przypadku przeziębień. I jak go najlepiej stosować? Do ciepłej wody kropelka i wypić? Bo też słyszałam o czymś takim. Wiesz co, byłoby to bardzo niemiłe doznanie, dlatego że on jest bardzo, bardzo intensywny. Gorzki. Jest gorzki, jest piekący, więc można go stosować wewnętrznie. Po konsultacji raczej z doświadczonym człowiekiem w kwestii olejków eterycznych i nie dłużej niż w jednej serii przez 10 dni, dlatego że akurat olejek z oregano to jest bardzo specyficzny olejek i też musimy rozróżnić, bo jest coś takiego jak olej z oregano.
A czym innym jest olejek eteryczny z oregano. On jest jeszcze intensywniejszy i on stosowany dłużej może naprawdę zrobić krzywdę. Nawet ten certyfikowany, bo po prostu jest tak intensywny. Więc jego się stosuje wewnętrznie, odpowiadając na Twoje pytanie, ale raczej bym go można go stosować wewnętrznie, jeżeli to jest czysty olejek eteryczny, ale ja bym go stosowała w kapsułce. Można sobie kupić takie puste kapsułki po prostu. To jest bardziej bezpieczne wtedy. To jest bezpieczne, znaczy bezpieczne, po prostu no, bardziej komfortowe może w ten sposób bym powiedziała. Okay. Nie? Bo im więcej, im dłużej rozmawiamy, tym widzę, że jakby osoba, która kompletnie się nie zna na świecie olejków eterycznych, ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że nie powinna się w to za bardzo bawić sama bez przygotowania, ale z drugiej strony zachwalasz bardzo ich działanie, więc pytanie jest następujące. Kiedy czujemy, że właśnie to jest ten sposób terapii, który by nam się przydał i chcemy spróbować olejków, skąd czerpać wiedzę, jak się poruszać po tym świecie? Oprócz tego, że można się z tą skontaktować. Można się z tą skontaktować. Ja prowadzę nawet edukacyjną grupę na Facebooku bezpłatną. Po prostu taką, super. Wiesz, jest rzucam. Całkowicie o olejkach? Jest całkowicie o olejkach. Świetnie, właśnie tego mi było, tej odpowiedzi oczekiwałam, także to podlinkuję. Żeby było takie miejsce, gdzie można autentycznie dostać rzetelną poradę i czerpać wiedzę, żeby po prostu właśnie nie zrobić sobie krzywdy, bo widzę, że działa niesamowite, ale gdzieś ta granica jest cienka, żeby nie wypić całej fiolki na raz, jako szota wzmacniającego. No nie, to byłoby pierwszy i ostatni raz, sądzę. Ojej. Naprawdę można, no wiesz, no po prostu to tak, no wyobraź sobie, że zjadłabyś 8000 róż, tak? Tak, to jest bardzo dobre porównanie. No. Tutaj mamy coś, co widzę, że się nazywa balance. Czy to balance, jest jakaś mieszanka? Tak. To jest mieszanka, jak bardzo chcesz, to zaraz ci powiem, jakie tam są składniki. Na pewno jest świerk w środku. Tak, to jest takie leśne. Zaraz. To jest napisane chyba. Tu jak masz dobry kokos, wzrok. Nie wiem, co to jest, jakaś Picea Mariana. Chyba cynamon. I tutaj mamy jeszcze coś, co się nazywa Boswellia. I panaceum. I różne rzeczy. A, widzę, że też jest rumianek, to zrozumiałam. I jest trochę cytryny. Generalnie kwiatowo-leśne. I to w jaki sposób nas balansuje? Boże, to jest piękne. Wspaniałe to jest. I to jest olejek dla osób, które fiksują się na... Patrzyłaś na mnie, czułam, że mówisz do mnie. Tak, ja wiedziałam, że mówisz tak, do mnie. Chciałam tak ładnie to powiedzieć. Fiksują się na, wiesz, takim wielokrotnym rozważaniu różnych scenariuszy. Nad analizą. Okej. Okay. To też ja uważam, co może nie mieć żadnego tutaj naukowego potwierdzenia, że sam fakt, że tak strasznie mnie, tak mi się spodobał, oznacza, że ja go potrzebuję. Może tak być? Tak, on przyjechał tu specjalnie dla Ciebie w ogóle. Jakby wskoczył do mojej torby specjalnie z myślą o Tobie. Tak, tak. Wczoraj rozmawiałyśmy i to jest to. I on jest niesamowity. Kto pomyślał, że wśród tych wszystkich I geranium kwiatów... też przyjechał z myślą o Tobie. Self-love i tak, super jest. Ale właśnie jeszcze wracając do geranium, bo wtedy zupełnie mi wypadło, że mówiłaś, że przy pomocy olejków też pomagasz leczyć niepłodność. Czy to jest właśnie taki olejek, który tutaj jest stosowany? A propos tak, tych hormonów. To będzie jeden z tych olejków, jak najbardziej. Wiesz, niepłodność też jest, może być spowodowana wieloma rzeczami, bo też są, na przykład jest spowodowana stanami zapalnymi, tak? Masz zakrętkę? I olejki eteryczne też będą genialnie działały na stany zapalne. Nawet wcierane, no bo wiadomo, tutaj mówimy o drogach rodnych, tak? Więc no, na pewno znowu bezpieczeństwo olejków eterycznych, nie wkładamy ich w żadne jamy ciała pod tytułem ucho, wnętrze pochwy czy oko, tak? Natomiast można bardzo skutecznie wpływać na redukcję stanów zapalnych i chciałabym też zrobić taki side note, że nie chciałabym mówić, że olejki leczą, nie dlatego, że to nieprawda, tylko dlatego, że w związku z tym, że nie mają przyznanego oznaczenia leków, nie wolno mi tego powiedzieć. Natomiast to, co one robią, jest absolutną, cholerną magią po prostu. Więc wracając do tematu niepłodności, spokojnie można wcierać konkretne olejki, konkretne mieszanki po prostu w skórę podbrzusza i w ten sposób łagodzić stany zapalne. Zresztą na ten temat napisałam cały artykuł do miesięcznika Chcemy Być Rodzicami, właśnie o zastosowaniu olejków eterycznych w terapii niepłodności. Zastosowanie na obszar emocjonalny, który bardzo wiele osób się
buntuje, jak o tym mówię, szczególnie właśnie konkretne pacjentki, dziewczyny, które się borykają z niepłodnością, że emocje wpływają, ale wpływają, emocje obniżają naszą odporność, są w stanie rozregulować nasze hormony i tutaj też w ten sposób działają. Stresują nasze organy, najprościej. Po prostu. Więc wiesz, tak naprawdę silny stres jest w stanie nas położyć trupem w ciągu 5 minut. To czemu miałby nie mieć wpływu na nasze hormony? Czemu miałby nie mieć wpływu na nasze zdrowie? Tak? Czemu negujemy ten wpływ? Więc tutaj też, jeżeli to jest przyczyna, to właśnie balansowanie emocji, po prostu wyciszanie tego układu nerwowego i wpływanie przez to po prostu na balans hormonalny. Także w zależności od tego, jakie jest, wiesz, źródło problemu, nie? To jest fascynujące też, odnosząc się po raz kolejny do mojego wyjazdu do Tajlandii, to Krystyna też zajmuje się właśnie leczeniem niepłodności, w sensie przyjeżdżają do nich też tam w to miejsce osoby, które próbują zajść w ciążę i ona im powiedziała taką ciekawostkę, że jedną z pierwszych rzeczy, jakie ona zaleca kobietom, jest odstawienie napojów gazowanych. Jak ona mi to powiedziała, mówi, słuchaj, w większości przypadków już po tym kroku moje podopieczni, no bo tak nie można też uznać słowa pacjentki. No tak, tak, no ona nie jest lekarką. Tak, tak, tak. Po prostu zachodzili w ciążę i to było to. Ja po prostu miałam oczy jak 5 zł, nie mogłam po prostu w to uwierzyć. I to brzmi trochę jak taka czarna magia, jak jakieś pogaństwo istne, ale jeżeli działa, to czemu nie? Tak samo mówimy, że nie można nazwać tego, że one mają działanie lecznicze. Z drugiej strony mówi się o tym, że pożywienie leczy. A nie mogę powiedzieć, że jabłko to jest moje lekarstwo, bo nie ma on certyfikatu leku. No tak. Ale skoro uznajemy za dietę roślinną, za terapeutyczną i leczniczą, tak samo możemy dać zielone światło, moim zdaniem, właśnie tym wspaniałym ekstraktom. Ja już mam po prostu, otworzył się przede mną nowy świat i jest to dla mnie tak fascynujące. Nie mogę powiedzieć, że w ciągu ostatnich 20 minut zauważyłam zmianę mojego życia, ale kupuję to, powiem Ci, naprawdę. Powiem Ci a propos właśnie tego, że to nie są leki, ale jednak naprawdę po prostu zmieniają nasze zdrowie. Właśnie na tej mojej grupie olejkowej, facebookowej jest przetłumaczony post niejakiego Willa. I od razu zaznaczam, bo też się spotkałam z takim pytaniem, to nie jest post marketingowy firmy doTERRA. To jest po prostu, to jest człowiek, którego ja osobiście znam, można sobie do niego wejść nie potrafię sobie przypomnieć teraz nazwiska, ale też możemy go podlinkować. Podlinkujemy go dla wiarygodności. Tak. To jest po prostu autentyczny chłopak, który przeszedł naprawdę piekło, jeśli chodzi o kwestie zdrowia, który po prostu w tej chwili się dzieli tym, co mu pomogło. I on, jeśli mogę w skrócie, on miał nowotwór mózgu i on zastrzega, od razu mówię, żeby, że tak powiem, się entuzjazm nie włączył zbyt duży, on zastrzega, że on się z tego swojego nowotworu wyleczył konwencjonalnymi sposobami. Miał chemioterapię, operację wycięcia tego nowotworu. Wszystko przebiegło, że tak powiem. Dreszcze. Więc tak jak mówiłam, Will absolutnie wyleczył swojego nowotwora mózgu, tak mówiąc ogólnie, w sposób jak najbardziej klasyczny, jak najbardziej taki zachodnią medycyną. I on to zaznacza. Natomiast po tej operacji, którą miał, po tym zakończonym sukcesem po prostu wycięciu nowotworu, on był na jakiejś kolosalnej liczbie leków. Poprzez jakieś antystresowe, antydepresyjne, przeciwbólowe, na sen, przeciwzapalne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I zdjęcie w ogóle, on to zdjęcie sam udostępnił. Jak on po prostu siedzi przy takim stoliku, wiesz, jak kawowym, które jest po prostu całe zasypane lekarstwami, buteleczkami lekarstw. I jego życie absolutnie nie było komfortowe, mimo tego, że te leki teoretycznie miały wspierać go w dochodzeniu do zdrowia, to on po prostu cierpiał na bezsenność, na ataki paniki, po prostu chroniczny ból i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A ma przyjaciółkę, która właśnie pracowała z olejkami, natomiast on był ogromnym sceptykiem. Ona mu, widząc jak on się cierpi, podsyłała mu różne olejki, a on tylko się wściekał, nie odbierał od niej telefonu i tylko miał w głowie po prostu, nie jesteś lekarzem, nie będziesz mi mówiła, co ja mam zażywać, tak? Po prostu jakieś new age'owe... Zresztą trudno mu się dziwić. Myślę, że też czuł się źle z tym, że bierze 20 tabletek dziennie i nagle miałby mu jakieś kropelka olejku pomóc. Tak, tak, tak. Więc jakby on naprawdę... Nie wiem, czy nawet nie dłużej niż rok, półtora roku zdaje się, o ile ja dobrze kojarzę tą jego wypowiedź, naprawdę negował, a ona bardzo cierpliwie
co miesiąc, co dwa miesiące, po prostu się do niego odzywała, wysłała mu wszystkie olejki, które uważała, że mu się przydadzą i tylko się do niego odzywała. I co jakiś czas, wiesz, nawiązywała kontakt, a on cały czas wściekły po prostu odtrącał tą pomocną dłoń. I mówi, że którejś nocy po prostu przy setnej nieprzespanej nocy, kiedy on wędrował po domu i po prostu samo to, ta bezsenność go, wiesz, wykańczała, po prostu stwierdził, że dobra, spróbuje, wziął zwykłą lawendę i mówi, po prostu się obudził, położył się na kanapie z tą lawendą i obudził się po 8 godzinach po prostu dalej z tą otwartą butelką w ręce. To szczęście, że się nie wylało. I mówi, po prostu to był, wiesz, no wiesz, dostał w gratisie, nie? I mówi, to był po prostu początek. On mówi, że naprawdę zszedł, mówiąc kolokwialnie, ze wszystkich tych lekarstw, które brał po tej operacji, które miały go wspierać. Powoli, powoli wprowadzając, wiesz, jakby dostał namacalny dowód, że to mu może pomóc i zaczął powoli po prostu wprowadzać różne olejki właśnie, jako przeciwzapalne, przeciwdrgawkowe. Mhm. Nie powiem Ci, co on dokładnie stosował, bo nawet tego nie pamiętam, natomiast on u siebie na stronie internetowej udostępnia cały protokół, co on stosował, w jakim momencie dnia, że tam podczas porannego prysznica to coś tam, potem coś tam. Wiadomo, że tego też było sporo. No tak, bo on miał wielkie potrzeby. Musiał coś zastąpić, tak? Jakieś leki, które brał na co dzień. On mówił, że przed śniadaniem brał leki, po śniadaniu brał leki, między śniadaniem a obiadem, potem przed obiadem, po obiedzie i tak dalej. Więc jakby no te jego potrzeby, jego ciała były szczególne, więc ten protokół też jakby jest dość obszerny. Co nie zmienia faktu, że tutaj mówimy o zerowych skutkach ubocznych i o skutecznym leczeniu. O tym, że on rzeczywiście przestał odczuwać te wszystkie dolegliwości, ataki paniki, bezsenność, chroniczny ból itd., itd. Ale czy na ten moment on nadal się wspiera olejkami? Jak to jest? Myślę, że na pewno tak. Myślę, że dużo, dużo mniejszy. Dlatego, że on bardzo, no wiesz, jakby załagodził sobie większość stanów problematycznych w swoim ciele. I mówi, tak naprawdę rzeczą, która najdłużej mu zajęła, to było uzależnienie od leków przeciwbólowych. Mhm. Takie naprawdę po prostu uzależnienie. Czyli to już nie było branie leków dlatego, że mnie boli, tylko po prostu, bo jestem ćpunem. I on mówi, że z tego wyszedł. Czy uważasz, że stosowanie olejków terapeutycznych jest dla każdego? No tak. Uważasz, że takie stosowanie nawet wśród osób... Dobra, to jest w ogóle... Już moja myśl wydaje mi się być głupia, bo chciałam powiedzieć, dla osób, które nie mają żadnych konkretnych problemów. Może fizycznie nie mają, ale każdy ma problemy emocjonalne, więc jakby nie ma osoby, która nie przechodzi przez jakieś gorsze chwile. Więc w taki, tak jako uzupełnienie życia codziennego, uważasz, że to jest jak super najbardziej, opcja? Jak najbardziej, tak. I wiesz, znaczy... Ja staram się też mieć tam mądrość z tyłu głowy, żeby jednak powiedzieć, dobra, no nie jest to dla każdego, ale nie w tym znaczeniu, że nie każdemu pomoże. Każdemu pomoże. Mhm. Tylko jeżeli ktoś jest tak strasznie sceptyczny, że widzi tylko szkiełko i oko i absolutnie nic innego do niego nie dociera, to jakby zmuszanie go... Szkoda zachodu. Tak, zmuszanie go nawet do najlepszego rozwiązania jest bez sensu. Każdy musi też dojrzeć do pewnych decyzji w swoim życiu. W tym znaczeniu nie dla każdego, no bo ktoś musi chcieć spróbować. Ja jestem, już przerobiłam swoje prace domowe, życiowe i mimo, że wiem, że mogłabym komuś pomóc, staram się tej osoby nie gonić i nie, wiesz, nie wmawiać, nie narzucać, tak? Mimo, że wiem i po prostu serce mi się niejednokrotnie kraje, bo wiem, że po prostu jest rozwiązanie i jest po prostu takie, ale ktoś nie jest gotowy. Więc w tym znaczeniu nie, natomiast w znaczeniu takiego, że w takim, że to może pomóc i tak jak Ci powiedziałam, 100 godzin temu, podczas nagrania tego podcastu, że nawet, wiesz, dla dzieci to jest bezpieczne. Oczywiście w odpowiedni sposób, oczywiście często w rozcieńczeniu, ale nawet dla dzieci jest to bezpieczne, jeżeli wiemy, jak to robić. No więc dla zwierząt jest to bezpieczne, jeżeli wiemy, jak to robić. Więc jakby nie widzę takiej możliwości, żeby dla kogoś to miało nie przynieść benefitów. Na co dzień pracujesz z ludźmi, też obserwujesz społeczeństwo. Zakładam, że jesteś bacznym obserwatorem. Powiedz mi, dla takiego człowieka XXI wieku, jaki byś poleciła taki zestaw startowy? Co uważasz, że każdemu naprawdę przyniesie tylko same korzyści w takim stosowaniu codziennym? To znaczy, wiesz co, akurat sama do teraz stworzyła taki zestaw, oni uważają, że to jest zestaw 10 olejków i mieszanek, które zaspokajają 80% potrzeb życiowych czy danego domostwa.
I poza tymi mieszankami, ich takimi no, przez nich stworzonymi na żołądek, na bóle mięśniowe, to takie olejki, które ja sama na przykład stosuję, to jest na pewno lawenda, na pewno cytryna, która jest olejkiem skupienia, na pewno oregano i drzewo herbaciane, bo tutaj mówimy o wsparciu odporności, antybakteryjne, wszelkie kwestie właśnie jakichś problemów skórnych i tak dalej, to będzie albo oregano, albo drzewo herbaciane, na pewno kadzidłowiec, to jest taka podstawa. Plus ja bym na pewno do tego dodała moją ukochaną czerwoną pomarańczę. Ja też ją uwielbiam. Zgadzam się w 100%. No. Powiedz na koniec, bo ta rozmowa już jest tak długa, ja mogłabym ci zadać jeszcze milion pytań. Natomiast powiedz, gdzie to się u ciebie dzieje, gdzie ciebie można znaleźć. Też o tym mówiłyśmy w poprzednim podcaście. Ten poprzedni podcast miał zupełnie inną tematykę, ale wiem, że ruszyłaś z nowym projektem, dlatego chciałabym, żebyś o nim powiedziała tutaj, bo na pewno osoby niektóre przesłuchały naszej rozmowy na temat prawa przyciągania. Oczywiście można mnie znaleźć cały czas pod moim nazwiskiem, Joanna Łużyńska, przede wszystkim na Instagramie, bo to jest moje środowisko naturalne i troszkę na Facebooku. Rzeczywiście jest tak, że w tej chwili ruszyłam z własnym programem, jest to druga edycja w sumie, więc taka reaktywacja trochę, on się nazywa Magnetyczne Życie, czyli no, prawo przyciągania takie w praktyce, ale takie naprawdę nie ezoteryczne, bardziej wpływanie na psychologię, poprzez psychologię na swój umysł, na umiejętność przyciągania w taki sposób, jak to robią ludzie naprawdę z wielkimi sukcesami na świecie. Natomiast sądzę, że w momencie, kiedy będziemy mogli posłuchać tego, to będzie już po zapisach, dlatego że zapisy się kończą 26 maja, ale będzie edycja pewnie jesienna, także jakby co to. Mam nadzieję, że tak będzie. Wszyscy zainteresowani będą mogli wtedy dołączyć w przyszłości, ale jak oprócz tego też wrzucasz bardzo wiele informacji zupełnie dla wszystkich. Dostępne cały czas, czy na Instagramie, czy masz też swoją stronę? Jak to jest? Właśnie, od całkiem niedawna mam swoją stronę, dosłownie chyba za 2 tygodnie, też Joanna Łożyńska. Ona jest na razie mocno... Rozwija się. Tak, rozwija się właśnie. Pozytywnie do tego podejdźmy. Dobrze, więc załączymy to. Również dla wszystkich zainteresowanych tym niekończącym się tematem olejków zapraszamy do grupy na Facebooku. Sama do niej dołączę i już się nie mogę doczekać, bo tak mnie zainspirowałaś i czujesz, że to będzie jakaś moja nowa... nie powiem pasji, ale na pewno hobby, chętnie to sama przetestuję, także Asiu, życzę Ci wszystkiego dobrego i dziękuję Ci, że byłaś moim gościem po raz kolejny i mam przeczucie, że to nie jest ostatni raz, bo lista naszych tematów jest bardzo, bardzo długa. I pączkuję z każdym razem. Dziękuję Ci bardzo, do usłyszenia. Pa, pa. Do usłyszenia, pa, pa. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, żeby obserwować Asię, dołączcie do grupy po to, aby poszerzyć swoją wiedzę o olejkach, szukać wsparcia. Jeżeli interesuje Was temat poprzedniej rozmowy, czyli bardziej duchowość, prawo przyciągania, to dajcie koniecznie znać, czy chcecie część drugą, bo ja już jestem podekscytowana na samą myśl. Na koniec dodam, że oczywiście podcasty ukazują się w poniedziałek o godzinie 16:00. Możecie ich posłuchać na moim kanale na YouTubie Karolina Sobańska, ale również na Spotify, gdzie możecie zaobserwować podcast, oraz na iTunesie, gdzie czekam z niecierpliwieniem na Wasze opinie. Tam możecie wystawić gwiazdki mojemu programowi, też zostawić kilka słów komentarza i będzie mi to bardzo, bardzo pomagało, bo dzięki temu podcast jest promowany. A jeśli jest promowany, trafia do szerszego grona odbiorców i wierzę w to, że warto dzielić się czymś, co podoba się nam. Jeszcze do tego jest konto na Instagramie Karolina Sobańska Podcast, gdzie bardzo lubię z Wami dyskutować na temat odcinków, na temat planowanych odcinków. Mówię o tym, kto będzie moim gościem i ogłaszam, że pojawił się nowy program. Dziękuję Wam jeszcze raz za wysłuchanie i słyszymy się za tydzień o 16:00. Pa!